Jestem prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Łódź-Barka. Znalazłem się w Kutnie z uwagi na zebranie koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Kutnie, na którym to zebraniu koło chciało się rozwiązać, ale my w końcu przekonaliśmy z kolegą Wojdą Henrykiem, wiceprezesem Okręgu Łódzkiego, żeby utrzymać w dalszym ciągu to środowisko Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, żeby wybrać w niedalekiej przyszłości nowy, odmłodzony zarząd tego środowiska. W czasie tego spotkania podaliśmy powody, dlaczego to środowisko, to koło powinno w dalszym ciągu prosperować. Ponieważ w tym środowisku są już członkowie młodsi, którzy zostali przyjęci jako członkowie nadzwyczajni, a status zmienił ich na członków zwyczajnych, którzy mogą pełnić obowiązki, funkcje w kole, w zarządach. Zależy nam bardzo na tym, żeby młodzi wstępowali do naszego związku, bowiem nasz wiek żołnierzy Armii Krajowej już niestety się kończy. Dlatego ten etos Armii Krajowej powinien być w dalszym ciągu przekazywany młodzieży i następnym pokoleniom. My takie stanowisko ze zrozumieniem koło przyjęło i myślę, że ta działalność w dalszym ciągu będzie prowadzona. Ja również zaapelowałem, żeby na terenie Kutna powstał klub historyczny imieniem Armii Krajowej. W tym klubie zrzeszano by młodzież przede wszystkim i byłyby prowadzone referaty na temat tej historii prawdziwej, o bohaterach w czasie okupacji, ale nie tylko na terenie Polski, ale na terenie całej Europy. Bowiem, jak wiemy, walczyli nasi żołnierze na zachodzie pod dowództwem Maczka, Andersa. Ta armia liczyła prawie 200 tysięcy, a może i nawet więcej. A nasza Armia Krajowa to przecież fenomen. 380 tysięcy żołnierzy na terenie kraju. Poświęcali ludzie życie, by walczyć o wolność Polski. I dlatego to jest tak ważne, żeby ten etos, żeby ta tradycja, która wśród żołnierzy Armii Krajowej była patriotyczna, żeby ten patriotyzm przekazywać właśnie następnym pokoleniom. To jest bardzo ważne i istotne, bo naród polski słynie z własnej historii. Ileż było walk o niepodległość, powstania styczniowe, listopadowe i inne, wielkopolskie, na Śląsku. Wszyscy walczyli
I dlatego to musi być przekazywane w jakiś sposób następnym pokoleniom. Nasza działalność Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej dobiega końca, ale dlatego przyjmujemy nowych członków, by ten etos w dalszym ciągu był prowadzony.